W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy, zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Psalm 90. Obracasz w proch człowieka i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy, bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo strasz nocna. Porywasz ich, stają się niby sen poranny, jak trawa, która rośnie. Rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał, bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas oświcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Dobroć Pana, Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. Cała ta sobotnia liturgia Słowa wraz z pierwszym czytaniem z księgi Kocheleta poprzez Psalm 90, którego fragmenty pojawiają się w liturgii, usłyszeliśmy je przed chwilą, jak i fragment z Łukaszowej Ewangelii, króciutki fragment, dotykają tematu przemijalności. Tego obracasz w proch człowieka, mówisz, wracajcie synowie ludzcy. Apostołowie, nie tylko apostołowie, Ewangelista Łukasz notuje, wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa. Też jakoś dotyka tego tematu, bo Jezus im na, na ten ich podziw, który skupiał się też na tym, co zewnętrzne, odpowiedział im Jezus, weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Yy, Łukasz yy, konkluduje, oni nie rozumieli tego powiedzenia, było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się go pytać. Yy, prowokuje ich Jezus do tego, żeby, żeby wznieśli się ponad ten świat. Żeby, żeby zobaczyli coś więcej, że, że nie tylko jakby ta radość, która związana jest z tym, co, czego doświadczam w mojej codzienności, ona też jest ważna. Ale od razu ich Jezus przenosi dalej. Weźcie wy sobie dobrze do serca. To oczywiście związane jest z tym, co oni myśleli na temat sukcesów, ziemskich sukcesów Jezusa, że, że ten Najważniejszy sukces to, to ta Jego misja, po którą przyszedł, którą przyszedł spełnić na Ziemi, związana jest z tym, że On odda swoje życie za nas, za mnie. A to w oczach wielu, też Jego uczniów, no będzie trudem, przyjęcie tego. To, to w oczach świata zostanie uznane za porażkę. A Jezus mówi, patrzcie na to, co dalej. Więc, więc przemijalność doczesności. U Koheleta w pierwszym czytaniu słyszymy najpierw ciesz się młodzieńcze w młodości swojej. A potem Kohelet dodaje, wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg. Młodość jak zorza poranna szybko przemija. Porywasz ich, stają się niby sen poranny, jak trawa, która rośnie. To już ten psalm dzisiejszy. Rankiem zielone i kwitnąca, wieczorem więdnie i, u, i usycha. Młodość, jak zorza poranna, szybko przemija. Życie człowieka ostatecznie w obliczu wieczności jest króciutkie. Szybko przemija. I chrześcijanin potrzebuje mieć tego świadomość. Kochelet powie: pomnij jednak na stwórcę swego. W dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli. Pomnij jednak na Stwórcę swego. Zdanie centralne w tym, w tym czytaniu, żeby zważać, mieć wzgląd, mieć w świadomości istnienie Boga, istnienie Tego, który jest moim stwórcą. Bo gdy mam tę świadomość, gdy żyję w tej perspektywie, z tą świadomością, że, że jestem stworzony przez Boga, gdy żyję w tej, w tej perspektywie mojej tej doczesnej przemijalności, no to zupełnie inaczej zaczynam przeżywać tę codzienność. Po pierwsze, ja tej codzienności nie ubóstwię. Będę miał świadomości to, że Bóg mówi: Wracajcie, synowie ludzcy, że moje życie tutaj na ziemi jest okresem przejściowym, krótszym lub dłuższym, ale przejściowym. Nasza ojczyzna, znamy to z Ewangelii, nasza, z Nowego Testamentu nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. W Ewangeliach z kolei przeczytamy: Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam jest nasz dom. Tam jest nasza Ojczyzna i Bóg w pewnym momencie obraca w proch człowieka to wszystko, co, co związane jest z, z naszą doczesnością, z funkcjonowaniem tego świata, nas w tym świecie. To Bóg obraca w proch i mówi: Wracaj, wracaj do domu. Na górnym Śląsku y, śpiewamy w liturgii pogrzebowej. Do domu wracam jak strudzony pielgrzym, a ty z miłością przyjmij mnie z powrotem. Po moje życie to tutaj na Ziemi jest znikome. I potrzebuje mieć tego świadomość. Psalm dzisiejszy nas z tym konfrontuje. Oto pyta, czy ja żyję tą świadomością, że, że mój czas na ziemi jest ograniczony, że to jest tylko czas przejściowy, że moja ojczyzna jest w niebie. Czy ja żyję tym moim najważniejszym celem, czyli niebem, świętością? Dlatego psalmista nam mówi dzisiaj, naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca, czyli mądrość serca, coś, czego wydaje się poszukujemy, chcemy, pragniemy to, to mieć, osiągnąć, tym żyć, być mądrymi na poziomie serca, mądrość serca. I z czym tę mądrość serca psalmista dzisiaj utożsamia? Z umiejętnością liczenia swoich dni. Czyli z tą świadomością, że moje życie to doczesne tu na ziemi jest ograniczone, czy kiedyś się skończy. Że ja umiem liczyć swoje życiowe dni, czyli wiem, że kiedyś nadejdzie ostatni dzień mojego życia tutaj na Ziemi. Jeżeli żyję tą prawdą, to z tym związana jest mądrość serca. Człowiek, który ma świadomość znikomości tego życia i tego, że tu, na tym świecie, nie będzie żył wiecznie, ten jest mądry. Głupcem jest ten, tak go też nazywa Jezus w przypowieści, kto nie żyje tą świadomością. Pewnemu bogatemu człowiekowi, znamy tę przypowieść, Do y, obrodziło pole. Począł się więc zastanawiać, co zrobić? Mam wielkie dobra zgromadzone na wiele lat. Pobuduję spichlerze, większe, tam to wszystko zgromadzę i powiem sobie, jedz, pij i używaj. I co, się, co słyszymy dalej? Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Mądrość serca związana jest z tym, że ja wiem, że moje życie jest yy, znikome. Że moje życie tu na Ziemi kiedyś się skończy. I żyję tak tu na Ziemi, żeby to, co rozpocznie się po mojej śmierci, po zakończeniu mojej ziemskiej pielgrzymki, żeby to, co po śmierci było w szczęściu, w radości. Żeby to, co po śmierci było życiem wiecznym, prawdziwym życiem z Bogiem. Więc naucz nas liczyć dni nasze. Czy ja umiem to liczyć? To znaczy, czy żyję tą świadomością? I dalej słyszymy dziś, nasyć nas o, o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć, bo ja mogę radować się i cieszyć już tu, w doczesności, przez wszystkie swoje dni. Ale do tego potrzebuję nasycenia mnie o świcie łaską Pana Boga. Co to jest za łaska? która może pozwolić mi przez wszystkie moje dni radować się i cieszyć. Oczywiście to nie znaczy, że w tych moich dniach tu na Ziemi nie będzie trudu, nie będzie łez, nie będzie zmagania, nie będzie jakiegoś smutku, rozczarowania itd. Będzie. Bo ta rzeczywistość tu na Ziemi naznaczona jest przemijalnością, naznaczona jest grzechem, więc ona mnie nie nasyci. Ta rzeczywistość doczesna, ale łaska Boża nasycić mnie nie może. Cóż to za łaska, która ma mi pozwolić, może mi pozwolić, mieć przez całe życie głęboką, wewnętrzną radość w sercu. To jest łaska związana z tym, że jest Bóg. Nasyć mnie o świcie, czyli wtedy, kiedy się budzę, kiedy otwieram oczy. Mogę wejść od razu w kontakt z moim Bogiem, jakby przypominając sobie o tym, wracając do tego punktu, że jest Bóg, który jest moim Stworzycielem i to może mnie uradować. To może dać mi radość, wewnętrzną, głęboką radość, pewne poczucie bezpieczeństwa, poczucie swojego miejsca, że ja nie jestem sam, ale jest ze mną Bóg. Bóg, który co? Bóg, który żyje. Bóg, który posłał swojego Syna, który ze względu na mnie i dla mnie z martwych wstał i ja mogę w przyszłości powstać z martwych dzięki jego łasce. To będzie mnie sycić radością, wewnętrznym pokojem. Ale wskazuje na to mocno dziś psalmista, to się ma dokonać o świcie. Ja potrzebuję na starcie każdego dnia mojego życia przyjąć tę łaskę, tę łaskę Bożej Obecności. Przyjąć ją, co to znaczy? To znaczy zyskać jej świadomość, przypomnieć sobie o tym. Pamięć jako ważna władza życia duchowego, wielkich dzieł Bożych nie zapominajcie. Nie zapominajmy o tym, że Bóg jest. Kiedy ja otwieram oczy, on jest. Jest ze mną, jest przy mnie, jest dla mnie. Jest dla mnie żyjącym, z zmartwychwstałym, pełnym mocy, zbawicielem moim. To ma mnie nasycić o świcie i to ma wnieść radość w, w moje życie, w ten dzień, który się rozpoczyna. Dzięki tej świadomości, dzięki tej łasce, dzięki tej mojej relacji z Panem, który jest, który żyje ja mogę się radować i cieszyć. Bez niej nie. Bez Twojego tchnienia, przypomnijmy sobie uroczystość zesłania Ducha Świętego, bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jenocierni i nędze. Więc jak ja dużo ryzykuję, jeżeli o świcie nie komunikuje się z tą łaską, nie przyjmuje tej łaski, zapomnę o Bogu. Jenocierni i nędze. Więc co widzimy, co mamy w tym psalmie dzisiejszym? Po pierwsze widzimy Pana Boga i Jego łaskę, łaskę związaną z tym, że On jest, On żyje, jest przy mnie, jest dla mnie, jest ze mną. Widzimy Jego wsparcie. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami, wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. Bóg o świcie nasyca mnie swoją łaską? Ja z tą łaską się komunikuję, przyjmuję ją, yy, pielęgnuję ją w swojej świadomości, żyję tą łaską? I Pan Bóg wspiera pracę moich rąk, wspiera yy, dzieło moich rąk. Więc jest on ze swoją łaską i jest on ze wsparciem, które mi daje tu i teraz, w mojej codzienności. A co ja? A ja mam mieć świadomość celu. Naucz nas liczyć dni nasze. Mam mieć świadomość, świadomość przemijalności doczesnego życia, czyli nieubóstwiania jej. Ja mam też pracować. Tu i teraz zaangażować się w moją codzienność. I w niej, pośród niej, Pan Bóg będzie mnie wspierał. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.